Wiadomości Nowego Dziennika, Tomasz Wojciechowski. Witam Państwa w poniedziałek wieczorem. Dziś między innymi o tym, że Chińczycy wystraszyli inwestorów na całym świecie, ale i też zwykłych ciułaczy, także w Stanach, o strzałach pod rezydencją burmistrza Nowego Jorku, o możliwej oficjalnej kandydaturze Joe Bidena na prezydenta USA oraz polonijna relacja z występu na Greenpointie Polskiego Teatru Tańca. Jeśli to nie był czarny poniedziałek na światowych rynkach kapitałowych, to na pewno był bardzo nerwowy. Największe giełdy odnotowały kilkuprocentowe straty. Stosunkowo najspokojniej było na Wall Street, ale tutaj też wahania kursów były bardzo gwałtowne. Głównym powodem spadków na rynkach światowych były obawy inwestorów o kondycję gospodarczą Chin, a także niewystarczające środki podjęte przez władze w Pekinie. Dwa tygodnie temu chiński bank centralny zdewaluował juana, co odebrano jako znak, że w gospodarce chińskiej dzieje się gorzej niż przewidywano. Niezależnie od ostatecznych wyników sesji, rynek giełdowy w USA wszedł w fazę korekty, bo to amerykańskie indeksy straciły już ponad 10% swoich rekordowych wartości. Dla zwykłych Amerykanów inwestujących pieniądze w planach emerytalnych czy w instrumenty giełdowe oznacza to kilkuprocentowy spadek wartości ulokowanego kapitału. Osoby posiadające rachunki maklerskie lub inwestycje w funduszach akcyjnych także odczują mocno kilkunastoprocentowy spadek kursów. Eksperci podkreślają, że gwałtowne wyhamowanie Chin jest globalnym zagrożeniem, zwłaszcza wobec faktu, że załamuje się wielka gospodarka Brazylii, w złej kondycji są rynki wschodzące, Europa z trudem wychodzi ze stagnacji, a jedynym motorem globalnego wzrostu jest Ameryka. Policjantka z zespołu zapewniającego ochronę nowojorskiemu burmistrzowi została w niedzielę wieczorem postrzelona w pośladek. Do zdarzenia doszło przy rezydencji, w której mieszka Bill de Blasio. Detektyw, będąca w cywilu, została postrzelona, gdy wysiadała z samochodu. Szybko przewieziono ją do szpitala. Na szczęście rana okazała się niegroźna, bowiem napastnik strzelał z wiatrówki. Mężczyzna, którym okazał się 19-letni Mike Werbicki, został szybko zlokalizowany i aresztowany. Jak się okazało, wraz z partnerką strzelali z mieszkania, którego okna wychodzą na rezydencję burmistrza. Postawiono już zarzuty m.in. napaści na funkcjonariusza policji, lekkomyślnego stworzenia zagrożenia życia, nielegalnego posiadania broni oraz sfałszowanych dokumentów. Podczas incydentu nowojorski burmistrz z rodziną przebywał poza miejscem zamieszkania. Wiceprezydent USA Joe Biden jest bliski decyzji o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Do tej pory niemal pewnym kandydatem Partii Demokratycznej była Hillary Clinton. Jednak kontrowersje związane z faktem, że jako sekretarz stanu korzystała z prywatnej skrzynki e-mailowej oraz duży elektorat negatywny, sprawiły, że wielu demokratów zaczęło poszukiwać alternatywy. Ich zdaniem jest nią Joe Biden. Współpracownicy prezydenta, wiceprezydenta mówią, że przed podjęciem ostatecznej decyzji Biden musi rozważyć kwestie polityczne, finansowe i rodzinne. Decyzję tę ma podjąć do końca września. Artyści Polskiego Teatru Tańca z Poznania pod dyrekcją Ewy Wycichowskiej po wcześniejszych pokazach na Manhattanie wystąpili w ubiegły wtorek w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpointie. Tancerze nie tylko zaprezentowali obszerne fragmenty przedstawień, którymi debiutowali w nowojorskim parku, ale wzbogacili całość retrospektywą swojej 40-letniej działalności, czyli spektaklem Polski Teatr Tańca Wczoraj, Dziś i Jutro. Na umieszczonym nad sceną ekranie tańcząca Ewa Wycichowska w Carmen unosiła się ponad głowami widzów jak na skrzydłach Pegaza, a na scenie młodzi tancerze prezentowali współczesne reinterpretacje wybranego materiału z minionych 4 dekad. Ta baletowa konfrontacja przeszłości z teraźniejszością wywołała owacje na stojąco, a artystycznym wspomnieniom nie było końca. Tancerze, którzy wystąpili w spektaklu, to Karina Adamczak-Kasprzak, Agata Ambrozińska-Rachuta, Agnieszka Fertała, Jerzy Kaźmierczak, Zbigniew Kocięba, Kornelia Lech, Paweł Malicki, Bartłomiej Raźnikiewicz oraz gościnnie Przemysław Grządziela. To były najważniejsze nasze informacje, więcej w papierowym wydaniu Nowego Dziennika, za chwilę jeszcze wiadomości Telewizji Republika, a ja bardzo dziękuję.